Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Co prawda dopiero 9:14:30, ale Jarek Adamek i nasz nowariusz dostępny. 14:45, nie przesadzajmy, to już prawie 14:15 i za 8 sekund będzie dokładnie 15 według naszych najlepszych zegarów na świecie, według których oczywiście Państwo swoje zegarki możecie ustawić. I już, 65 529 55 29, można dzwonić, można już tutaj proponować tematy. Tak, czekamy na interesujące sprawy, czekamy, co tam Państwu doskwiera, boli, śmieszy, tumani, dzwońcie do nas 65 529 55 29. Można w dobrych sprawach dzwonić, bo to taki piątek, taki szary, nie? Taki lekko siąpi. Powiem ci, że dziś jest Dzień Ukrytej Miłości, Dzień Osób Nieśmiałych i Światowy Dzień Logiki. Można jakoś nawiązać do tego. No, dałoby się to powiązać. Chociaż logika z miłością to nie bardzo. A ja ci powiem, że owszem. Tak? A ja ci powiem, że owszem, ale to mamy będziemy telefon rozwijać może później, a tymczasem odbierzmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja bardzo chciałam podziękować i Państwu, i deweloperowi, który działa na Grzybowie, który naprawił co prawda połowę swoich szkód, które wyrządził, ale naprawił, można przejechać elegancką ulicą jedną, druga pewnie czeka na przyszły czas. I przy okazji chciałam zapytać i poprosić wszystkich, którzy tak notorycznie parkują na ulicy Sienkiewicza na samym końcu, gdzie jest droga do skrętu w lewo, gdzie powinniśmy tam mieć miejsce, żeby móc się ustawić w lewo, a niestety 90% tego pasa zawsze jest zawsze zajęte, bo ktoś wpada na taki pomysł, żeby sobie do piekarni stanąć, czy no właśnie, do innego. Bo tam piekarnia jest z dobrymi rzeczami. Tak, no, ale to też trochę... Wystarczy przejechać krzyżówkę i stanąć gdzieś tam koło... Oj, tam proszę panią, to taki kawał, trzeba iść potem, tu pada zimno, to... No przecież pod radię można stanąć i dojść. I to też kawał drogi jest przecież, ale nie, ja panią rozumiem, chodzi o tam obok tego bloku, tak? Tak, na samym końcu, po prostu, no jakby nie patrzeć, przepisy, nie wiem, czy się zmieniło, ale tam było kiedyś, że 11 metrów od krzyżówki stajemy, no tam niestety się staje na krzyżówce przy samych pasach i często dzieciaki małe, jak gdzieś tam przebiegają sobie do bloków, no to nie widzą, czy coś jedzie, czy nie jedzie, bo samochód zasłania, nie? To prawda. To znaczy apelujemy oczywiście do kierowców. Policja swoją drogą tutaj przejeżdża od czasu do czasu, to też mogliby zwrócić uwagę. Ale dziękujemy pani bardzo. A co, deweloperowi te kwiaty i motyle mówi pani? Myślę, że na zachętę, żeby naprawił z drugiej strony od ulicy Jesionowej tą tę dziurę, leży tylko taśma. Umówmy się tak, proszę panią. Da się przejechać? No trzeba po prostu stanąć albo zwolnić, bo jak ktoś nie wie, że tam jest ta dziura, to no nie, ale pytam. Jedna ulica jest naprawiona. Tak, jedna ulica jest naprawiona, jeszcze druga została na przyszłość. No to może jeszcze nie skończył. Dobrze, jasne, to kwiaty bardzo i motyle, bardzo proszę. Oczywiście, Grzegorzu, proszę bardzo. I już podziękowali. Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witam bardzo serdecznie. Mieszkaniec z Rdzyny. Chciałbym poruszyć temat zbiornika, który piękny jest taki i ma przyciągać turystów, cieszyć oko tubylców. W czym jest rzecz? Moje pytanie jest takie, czy ktoś się tym zbiornikiem jakoś tam zajmuje jako gospodarz? Bo każdy gospodarz by chciał, żeby ten zbiornik był cały pełny, albo przynajmniej nie trzeba było go remontować. Podejrzewam, że za 5-6 lat on całkowicie zarośnie, no i będzie zima.
czyli nie będzie tam, będzie tam piękna, piękny las w dolinie. Mhm. Czy nie można teraz tej wody jakoś gromadzić, albo przynajmniej na tyle zostawić, żeby ten zbiornik był cały pokryty wodą, o, wypełniony wodą. Mhm. No, wie pan, ja się zastanawiam też nad tym, bo ten zbiornik, przypominam, on został tam zbudowany. Jako retencyjny, ja rozumiem. Nie jako atrakcja turystyczna, tylko żeby nie, właśnie. No ale skoro może być i funkcje, ładnie, i funkcjonalnie, tak, to dlaczego tego nie robić? Bo teraz będzie tylko brzydko, a funkcjonalnie za chwilę przestanie być, bo nie będzie spełniał swojej roli, bo górka powstanie tam na tym początkowym fragmencie zbiornika i ta woda już po prostu nie będzie wlatywała do zbiornika. Znaczy ja nie wiem właśnie, czy nas słuchają jacyś hydrolodzy, natomiast ja pamiętam tę ideę. Idea była właśnie taka, żeby ratować ten teren okoliczny przed podtopieniami, kiedy są walne deszcze, to ma tam w tym zbiorniku się gromadzić. Uh-huh. I ja pamiętam powódź kiedyś, taka była powódź pod Wiedzyną w 97 roku. Krzemieniewo całe pływało, pamiętam, pod Wiedzyną rozlewiska tak, potężne. Patrząc na to, co się dzieje, to chyba nie spodziewamy się jakiegoś roztopu i epoki lodowcowej. I czy się zmieniły warunki, że przestało padać i po prostu nagle okazało się, że to najsuchszy teren w okolicy, co pod znakiem zapytania stawia ideę tego zbiornika? Bo no, trudno, żeby cysternami wodę tam przywozić, nie? Tylko mnie chodzi po głowie coś takiego, czy to nie przypomina takiego misia, nie? Którego wybudowaliśmy, a teraz operat szkodowy zrobimy i nas już na ten zbiornik nie stać. I protokół zniszczenia, nie? Protokół zniszczenia, dokładnie. Okej, okay, może słuchają nas jacyś hydrolodzy albo znawcy, co nam tutaj wyjaśnią sytuację, bo no ja też się zastanawiam, co się stało. Miał być zbiornik, żeby, bo te podtopienia, no przecież były. I przecież pamiętam, że parę innych zbiorników było planowanych w okolicy. Tam gdzieś pod Rokosowem, pamiętam, zbiornik był planowany. I co? I nagle się skończyły problemy z podtopieniami, zmiana klimatu? No nie wiem. Tylko kurczę, teraz jest, wydaje mi się, taki ostatni moment, żeby nałapać tej wody, nie? Bo za chwilę przyjdzie wiosna, śniegów nie mamy jakichś dużych, ale te opady, które są, no, wydaje mi się, że wystarczyłyby. No tak. Dobrze, no możemy, się głośno zastanawiać. Ja tylko przypomnę państwu, że gospodarzem oczywiście są Wody Polskie, to gospodarstwo. Natomiast no, zbiornik został wybudowany przez samorząd województwa wielkopolskiego, z tego co pamiętam, te parę lat temu. No i mówię, miała pełnić taką funkcję. I teraz no, pytanie... No chronimy tą wodę, czemu? Którą można zostawić tutaj w Wielkopolsce, a nie wysyłać ją do Dolnego Śląska, a potem do Zachodniopomorskiego, nie? A w końcu w prezencie Szwedom. Dokładnie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana serdecznie, wszystkiego dobrego. Także jeżeli jacyś specjaliści od takich no, skomplikowanych dość materii nas słuchają, miło mi będzie z nimi porozmawiać i wysłuchać ich profesjonalnej opinii. Natomiast rzeczywiście, no, mamy ostatnio dużą suszę w naszym regionie. Czy te ostatnie deszcze i śniegi coś poradzą? No oby. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam panią. I byłoby nam miło, jakbyśmy rozmawiali przez telefon, a nie przez radio, więc proszę ściszyć swój radioodbiornik. I my się wtedy słyszymy w słuchawce telefonu. Dzień dobry. O, dzień dobry i słuchamy. Proszę pana, ja dzwonię z Zatorza. Niby o ten prąd, tak wszyscy o ten prąd mówią, a na Łużyckiej i na Wolińskiej światło się świeci jeszcze teraz niezgaszone. A żadne prace nie są tam prowadzone? Nie widziałam, tylko się światło świeci, więc jak mamy wszyscy oszczędzać, to wszyscy. No nie, bo czasem są prowadzone jakieś prace, no wtedy oni pewnie muszą widzieć, czy to działa, czy nie działa, ale jeżeli pani nie widzi żadnych ekip... Nie, nie widzę. No to oczywiście przekażemy to do Urzędu Miasta, że się świecą. Tak. Dobrze. No, dziękuję panu pozdrawiam bardzo, do widzenia. Serdecznie wszystkiego najlepszego. Wszystkich Zatorzan czujnych bardzo. No, poza tym, no, zwróćcie państwo uwagę na to, co jest za oknem. To jest wczesny zmierzch. Albo tak. Późny brzask. Bardzo, bardzo późny, bo szarość. 7.55 ogólnie bardzo. Miało być słońce. I te lampy pewnie też całe wygłupiałe. Mają mi świecić, nie mamy świecić w końcu. Powiedzcie nam. Musiałby być lampowy w mieście po prostu, który wie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy.
Ja dzwonię w sprawie łącznika z ulicy Reja na ulicę Łąkową, na wysokości Dąbrówki. Kiedyś dzwoniłem na początku grudnia, tam troszeczkę dziur załatali, a teraz tam jest masakra normalnie. Tyle dziur, co powstało, to jest naprawdę ciężko przejechać. No. Wie pan, tam dużo samochodów jeździ teraz, wiadomo, że w Szybowniku zamknięta. Mm-hmm. Może by coś zrobili tak porządnie, więc te dziury załatali. No na porządne łatanie to pewnie do wiosny trzeba będzie czekać, póki co to pewnie... Zawieszenie mogę urwać w samochodzie. Równanie co najwyżej o tej porze, bo ja przypominam, że jakieś prace bitumiczne to zimą raczej o to ciężko. No ja rozumiem, ale naprawdę te dziury tam tyle, a wiadomo teraz... Bardzo dużo samochodów tam jeździ. No dobrze, zgłaszamy w takim razie. Dobrze. Łącznik Reja Łąkowa na wysokości ulicy Dąbrówki, czyli także Zatorze. Pozdrawiamy serdecznie pana słuchacza. A ten światłowy, o którym wspomniałeś, to mi się skojarzył z filmu RRR, pamiętasz? Lampowy. Chodził i mówił, zaraz będzie ciemno. Będzie ciemno i inni krzyczeli na niego także. Tak. Mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja z tydzień temu dzwoniłam w sprawie tamtych śmieci na ulicy Świętokrzyskiej. No tam coraz więcej jest, a nie mniej, i nikt się tym nie zainteresował. Świętokrzyska, śmieci. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. 65 529 5529 to jest nasz numer telefonu. I zapraszamy państwa, jeszcze mamy 5 minut do przerwy. A dzisiaj słyszę, takie tematy są krótkie, szybkie i dużo. Tak, taka dynamiczna audycja, bardzo mnie to cieszy. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Chyba połączyliśmy się z Pegasusem. Halo? No dzień dobry, witamy serdecznie. Radio Elka? Radio Elka, słuchamy pana. Wie pan co, ja jestem z Rawicza, nie? No cieszy nas to bardzo. I Enea przysłał mi rachunek 12, a 11 do zapłacenia. Co ja mam z tym zrobić? Zapłacić czym prędzej. A u nich przyszło za 2 dni albo za 3 odsetki. No to tam zapłaci złotówkę więcej i będzie, że pokryje odsetki. No to żonie za odpowiedź, panie. No ale no proszę pana, co mam panu zrobić teraz? Powiedzieć panu, że ma pan nie płacić tego rachunku? A to jest każdy miesiąc, tak? No ja dostałem ostatnio rachunek za gaz, który dostałem w dniu, kiedy miałem termin płatności. A teraz pytanie, czy to ta firma, czy to poczta? Poczta. No więc mówię, to jest, możemy sobie narzekać na pocztę, ale oczywiście jak przychodzi rachunek do zapłacenia, to trzeba go zapłacić, no. A że jest bałagan w Polsce, ile lat pan żyje? 75. No ja żyję chwilę krócej i bałagan jak zawsze był, tak zawsze jest. No tak jest, żeby pan wiedział. No, więc no bardzo dziękuję. Możemy sobie ponarzekać, rachunek proszę zapłacić. Te odsetki mam nadzieję nie będą duże, no. Więc po prostu złotówkę więcej zapłacić i pójdzie na poczet odsetek, a że jest bałagan, no jest, no co. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. No panu też życzę. Panu też i dużo zdrowia oczywiście. No. I mam nadzieję, że rachunek nie bolał za bardzo. Może... Mnie trochę bolał. Będziemy mieli kiedyś wehikuły czasu, to uda nam się. Nie, ja też przypominam państwu, oczywiście pan jest w takim wieku słusznym, więc chociaż znam ludzi, którzy się doskonale posługują internetami. Natomiast ja przypominam, że akurat w tej spółce podałem dane typu numer telefonu i e-mail i kiedy ta spółka wystawia mi fakturę, to mnie powiadamia od razu, a ten rachunek se później tą pocztą idzie. Ja już wiem w dniu wystawienia rachunku, ile mam zapłacić i jaki jest termin płatności. Dostaję to SMS-em i dostaję to mailem. Polecam państwu to, bo wtedy unika się tych problemów, że gdzieś tam na poczcie komuś, gdzieś to się tam przeleży. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry. No, ja chciałem podziękować za załatanie tej dziury na ulicy Fabrycznej. A druga sprawa, na drugi raz, to ja będę mądrzejszy, ja po prostu kupię spray i ja tym panom zaznaczę te miejsca, gdzie po prostu by załatali, bo oni załatali tylko tą jedną dziurę vis-a-vis straży pożarnej i po prostu sobie pojechali.
Rozumiem pan, o co chodzi. No śmiech na sali, bo to jest odcinek 150 metrów, a na samym zakręcie następna dziura już się tworzy, o średnicy dajmy na to 40 centymetrów, także za tydzień ja znowu do pana zadzwonię i będę prosił, żeby oni załatali. No śmiech na sali. Tak, nam się będzie bardzo miło rozmawiać, no ja przypominam, no mamy obecnie tą taką aurę, że rzeczywiście no, te dziury na potęgę. No jest aura taka, żeby mogli załatać, panie Jarku, no, bo jest na plusie i parę dni zapowiadają na plusie, no, także to nie szkodzi dużo. Tam wysypali, ja dokładnie przyjrzałem się worek chyba tej masy bitumicznej. Nie wiem, czy jakie to są koszty dla gminy. Jeszcze 2-3 dziurki załatać przy okazji. Chłopaki by się przeszli trochę dalej, to by widzieli. Bo widzą z daleka, jak ta droga wygląda. Także tyle z mojej strony, nie no. Czyli tak, i apel jeszcze do naszych radnych z Pudliszek. Niech oni troszeczkę też działają, bo ja nie słyszę, nie widzę, żeby cokolwiek działali. Na sesję pewnie jeżdżą i takie sprawy przedstawiają. A to swoją drogą, szanowny panie, rzeczywiście ma pan rację. Od tego macie w każdej gminie, no nie w każdej wiosce, no ale prawie. Pudliszki duże są, więc pewnie tak, mają kilku. Na pewno nie jest jeden radny. Podejrzewam, że z 2-3 jest radnych z Pudliszek. No, to także państwo radnych pozdrawiamy serdecznie. Tak, takie rzeczy się tak zaraz. Ale na krótki rozum, panie Jarku, no przecież jeżeli jest zgłaszany problem, no to kurde, żeby oni mieli spokój, żeby się ten facet odczepił, co dzwoni bez przerwy do Radia Elki, no to by się przeszli. Ten odcinek, rozumie pan o co chodzi, pana nie? Rozumiem, ale mówię, może zapomnij, może dobrze, się nie dodzwoni. Ale za to, że załatali, to z góry dziękuję redakcji, no i tej pani Gostynia, tej Aldonie, tak, Aldona Rybicka-Jaskiewska, nasza fantastyczna reporterka. Panią Aldonę też. Ona rzeczywiście tam mocno działała, także co, no, kwiaty i motyle zagramy i potem będzie przerwa. Jesteśmy ponownie. I witamy i czekamy na telefony 65 529 5529. Już mamy. Prosimy bardzo, dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Tak, i słuchamy pana. Ja w sprawie tej pani, która dzwoniła w sprawie tych lamp na zatorzu, które świecą od kilku dni bez przerwy. Łużycka i Wolińska. I po jej telefonie dosłownie w przeciągu pół minuty lampy zgasły. A widzi pan! Ona jakiś cudowny głos miała. Miała swoją drogą, wie pan. A one świeciły się od kilku dni już. Czyli jakiś lampowy jednak jest, proszę pana, w tym mieście, który słucha radia po prostu. I spojrzał na tę wielką tablicę z tymi przełącznikami i mówi: ty, na Wolińskiej jeszcze nie przełączyłem. I pstryk. Fajnie, cieszymy się bardzo. Dziękuję panu za ten sygnał. Pozdrawiamy serdecznie panią Zatorza i pozdrawiamy serdecznie lampowego. Jakie można mieć możliwości. Widzisz, ale fajnie, bardzo się cieszę, że to tak zadziałało. Kolejna osoba na linii. Za chwilę ktoś zadzwoni, że tam ciemno się zrobiło nagle. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja za waszym pośrednictwem mam taką gorącą prośbę do Urzędu Miasta Leszna. Przyślijcie jakiś spychacz na gronowe zacisze. Chociaż żeby wyrównać, w tej chwili wpływamy w błocie. Taka gorąca prośba do Urzędu Miasta, Wydział Dróg. W błocie, zanotowałem dosłownie i oczywiście przekazujemy tę prośbę. Gronowe Zacisze to jest nowe takie osiedle od Myśliwskiej w bok, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. No to w zasadzie powinna być zmiana na Gronowe Zabłocie w tej chwili, ale jeszcze naprawdę gorąca prośba. Jakiś spychacz tutaj w zeszłym roku przyjechał, trochę wyrównał, bo my niestety nie mamy tutaj, nie ma żadnej drogi, nie ma niczego, a w związku właśnie z tymi budowami, no robi się tak potworne błoto, że przejść to jest naprawdę cud. Dobrze. Także jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Przekazujemy tę prośbę do Urzędu Miasta, do Zarządu Dróg Miejskich o to, żeby tam jakoś wyrównać tym nieszczęśnikom Wenecja Północy Gronowo i oni chcieliby też jakoś się wydostać na świat tam od siebie. 65 529 5529. Już linia zajęta. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja mam takie pytanie. Byłem w Lesznie w gazowni załatwić umowę.
na gaz. I byłem pod koniec października. I z tą panią tak załatwiłem, że co miesiąc na SMS-a wysyłam, ile zużyłem gazu, nie? Aha. I do dzisiaj nie dostałem jeszcze rachunku. Z gazownią jest obecnie jakiś problem. Oni to jakoś nazwali w ogóle, że mieli jakąś tam migrację. Zmieniali systemy informatyczne, zmieniali bank, który ich obsługuje. Bo ja też kilka dni temu dostałem rachunek i jeszcze stawię niestety, więc to nie jest niestety, bo niższy. Ja i to właśnie był ten rachunek, który przyszedł w dniu, w terminie, kiedy mam płacić, więc tam są jakieś, widzę u nich obsuwy straszne i mam nadzieję, że oni z tym wyjdą na prostą. Natomiast rzeczywiście to PGNiG, czy jak to się nazywa, spółka gazownicza w naszym regionie, chyba w całej Wielkopolsce, ma jakieś problemy takie właśnie z byciem na bieżąco. Także no nie, żebym pana uspokajał, natomiast wiem, że tych sygnałów w sprawie gazu, gazowni i płacenia rachunków jest dużo obecnie w tym czasie. To cierpliwie czekać trzeba. Ja myślę, że tak, jeżeli ktoś z państwa słuchaczy ma jakieś lepsze informacje, to będziemy oczywiście wdzięczni, bo wiem, że wiele osób tam zna się, wie lepiej, dowiedziało się to. Jakby państwo to przekazali, to my się będziemy bardzo cieszyć, bo będziemy mądrzejsi. Dziękujemy panu uprzejmie, pozdrawiamy miłego dnia, serdecznie, do widzenia. Miłego dnia. No, tak było. Dostałem rachunek i tak wyszedłem i się tak nawet ucieszyłem, bo to na podwórzu sobie otworzyłem ten rachunek, a obok mnie sąsiad stoi i mówi się, nie ciesz, to jeszcze stawię rachunek. Ja mówię, aha, no tak. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Ja bym chciał nawiązać do tematu zbiornika w Rydzynie. O. Pan dzwonił. To mam taką może propozycję, bo podobny zbiornik znajduje się w Jutrosinie. Też jest to zbiornik retencyjny i on jest cały czas, od kiedy tam jeżdżę, czyli ponad 3 lata, on jest cały czas pełny. Nie wiem, czy to ma wpływ na to, że trochę większa rzeczka tam płynie przez Jutrosin, taka jak Orla, czy co, ale może po prostu zapytać tego zarządcy zbiornika w Jutrosinie, jak to się robi, żeby go zapełniać. No właśnie, ja nie wiem, czy one są jakoś dopełniane sztucznie, to chyba nie, no chyba właśnie. No ja myślę, że nie, ale myślę może, że ma wpływ na to po prostu Orla, która tam płynie przez Jutrosin i po prostu tam jest może wyższy poziom, więcej tej wody przez tą Orlę przepływa, jak przez ten rów polski w Rydzynie i może dlatego po prostu to tak pewnie jest. Pewnie tak, bo Orla jest taką już całkiem solidną rzeczką, dopływem Bawieczy, przypominam. I to, zresztą ten zbiornik w Jutrosinie przepiękny, tam na przykład... Tak jest, odbywają się zawody różne, na przykład na kitesurfingu. Tak, motoparalotniowe duże zawody zawsze tak, się dokładnie, odbywają. Tak, dokładnie, zgadza się. Dobrze, to tyle tylko chciałem polecamy powiedzieć i państwu, miłego dnia życzę. Tak, polecamy państwu w ramach jakiejś wyprawy turystycznej, krótkiej w niedzielę na przykład, żeby się do Jutrosina wybrać, bo to i śliczna miejscowość i ten zbiornik bardzo ładny. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał katy i motele dla pań z Pentyklusu, z punktu szczepień, za bardzo miłą obsługę. Zaszczepiły i nawet nie bolało. Nie bolało i żyje. I żyje, i jest szczęśliwy. Dobrze, kwiaty i motyle dla pań z Ventriculusa, bardzo prosimy. No dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Pozdrawiamy. I jeszcze 5 minut naszej audycji. Mamy kolejny telefon. Dzień witamy dobry. Na antenie. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę odnośnie tego pana. Chodzi o tą gazownię. No. Bo ja miałem też podobny problem i też SMS-ami tam wysyłałem stan licznika. Potem się okazało, że to w ogóle tam nie dochodziło. Ja mówię najlepiej, ja mam tutaj taki numer telefonu, sobie zadzwonić, to jest chyba tam do Warszawy i wszystko na infolinii pani powie i tam można podać numer klienta i wszystko, i tam wszystko będzie wyjaśnione. O super, to proszę. Bo ja mówię, ja pierwszy rachunek dostałem, teraz mówię niedawno, bo jak kiedyś dzwoniłem, to ta pani mi powiedziała, że te zaległe rachunki będą wystawiane od stycznia po prostu, nie? Aha. To numer mogę podać. Będzie, tak, proszę podać ten numer, to jest, państwo sobie notują w tym momencie. To jest 22 515 15 15.
No i tam trzeba powybierać, tam już tam dalej kierują, nie, te cyferki i tak dalej, i potem się numer klienta podaje i tego, no i na podstawie tego tam pani udzieli wszystkich informacji, nie, tam można stać licznika, podać wszystko po prostu. Ale w końcu się jakiś człowiek odzywa, tak? No tam się, no ja tak załatwiłem. Bo najpierw rozumiem, że cały czas każą różne rzeczy wklepywać i to automat nas prowadzi, ale potem koniec końców jest... Nie, normalnie rozmawiałem tam z panią chyba dobre pół godziny. To dobrze, jak jest żywy człowiek, to się dużo inaczej lepiej rozmawia. Dobrze, mamy ten numer zanotowany, przypomnimy go jeszcze raz, 22 515 15 15, to pewnie na centrale tam PGNiG czy tej całej firmy, która... Dziękuję ślicznie i pozdrawiam, dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. No. No i czekamy na kolejne. Dziękujemy bardzo panu słuchaczowi za to, że pan tutaj tej rady udzielił. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym zacząć, może tak nie zacząć, tylko ja bym chciał zapytać się pana burmistrza w Wschowy, bo dzisiaj jeszcze w Wschowy nie było. Nie było. Ostatnio krąży po Wschowie taki bardzo mocno bulwersujący pomysł pana burmistrza, przerobienie ulicy Westerplatte na jakiś deptak. No. Co spotkało się z bardzo mocnym, negatywnym zdaniem między innymi przedsiębiorców i osób, które prowadzą jakikolwiek handel na tej ulicy. Mhm. Więc i z tego, co się orientuję, dzisiaj o 15 ma być protest właśnie w tym celu, przed ratuszem. Ja chciałbym się zapytać pana burmistrza, a może by tak się zająć naprawdę poważnymi problemami, które są w Wschowie. My również prowadzimy działalność gospodarczą we Wschowie, dojeżdżamy codziennie z innego miasta, jadąc ulicą na przykład Wolsztyńską, czy Księdza Kostki, ja już nie będę wymieniał wszystkich, czy ulicy Lipowej. Te stan dróg po prostu, ja panu powiem, ja wiele lat mieszkałem w Świętoszowie, chodziłem po poligonach, to na poligonach były prostsze drogi niż są tutaj. No, może zająć się takim problemem, problem oświetleń, problemem chodników, które są po prostu w opłakanych stanach, a nie zajmowaniem się jakimś kompletnie bezsensownym deptakiem. Ja rozumiem, że nie wiem, czy pan burmistrz chce, żeby było ładnie, pięknie, cudownie, jak na Piątej Alei w Nowym Jorku, ale tu są naprawdę zdecydowanie większe potrzeby. Ludzie naprawdę potrzebują konkretniejszych rzeczy niż tylko i wyłącznie umalowaniem pięknie jednej tylko ulicy, co bądź chcę, z tego co słyszałem od pani, która też prowadzi działalność gospodarczą, że ten deptak ma być rozszerzony również o inne ulice. Więc ja nie wiem, czy to jest bardzo dobry pomysł według pana burmistrza. Ja uważam, że nie. Tym bardziej, że jest też mega problem z parkowaniem we Wschowie i uważam, że warto by było usiąść jeszcze raz nad tym pomysłem, a najlepiej wrzucić go do niszczarki, bo te pieniądze można naprawdę zdecydowanie lepiej rozporządzić w tym mieście niż robienie bezsensownego deptaka. Okej, dziękuję panu bardzo za tę opinię. Czy jest protest dzisiaj, to nie wiem. Wiem, że był wczoraj, bo Bartek Klubś był na proteście w portalu LKPL. Jest już, myślę, materiał w tej sprawie, także mogą państwo tam także swoje opinie wyrażać, bo przypominamy o naszych komentarzach w portalu LKPL. I mamy telefon, chyba że ostatni dzisiaj. Dzień dobry, witam. Króciutko, bo z koniec audycji, ale chciałbym powiedzieć jeszcze o tym zbiorniku retencyjnym. One są budowane w przeróżnych celach i generalnie można powiedzieć tak, kiedy jest suchy, to się przygotowuje na większe opady albo na zwiększenie jakby poziomu wód, po to, żeby taki zbiornik na siebie to przyjął. I teraz mamy do wyboru. Albo go zapełnić i teraz, panie redaktorze, odpowiedź. Reguluje się stan wody poprzez regulowanie tamami, które są na wpływie, bo to jest zbiornik przepływowy. I z drugiej strony, kiedy woda wypływa. I regulacja tych tam wysokości powoduje, że mamy osiągany stan wody w przeciągu oczywiście jakiegoś tam czasu. To też jest proces, który trwa. Świetnie. Natomiast jeżeli się decydujemy na to, żeby woda w zbiorniku była, no to musimy się liczyć, że wysokość wody w całym okolicach tego zbiornika również się podniesie. No i przypomnijmy, że tam powstaje dużo różnych zabudowań, które po prostu będą w wodzie, będą podmuchnięte, miękkie grunty, zapadające się jakieś tam tereny. No i generalnie chyba o to chodzi.
A jak te tamy wyglądają na tym zbiorniku? One są tam podniesione czy opuszczone? Bo... No to wystarczy tylko ocenić na podstawie tego, ile wody w chwili obecnej mamy, czyli wodarzowi tego zbiornika. Zależy w tej chwili, żeby w tym zbiorniku było zdecydowanie mało wody. Mhm. Jest przynajmniej ku temu jakiś cel. Podobną sytuację zresztą mamy, panie redaktorze, w Boszkowie. Mhm. Jest obniżony stan wody, ponieważ mnóstwo budynków powstało na terenach popularnie przez wszystkich znanych jako tereny podmokłe i tam powstały różnego rodzaju ten. I wszystkim zależy, żeby był niższy stan wody. Poza tym działki są budowane do linii brzegowej. Mhm. I jeżeli mamy dalej jezioro, no to mamy dłuższą działkę. No tak mniej więcej to często wygląda. Dziękuję panu za to wyjaśnienie. Ja mówię, z mądrymi ludźmi naprawdę to jest sama przyjemność, bo mówię, to audycja jest mądra mądrością słuchaczy. I co? I mamy weekend, więc życzę państwu bardzo miłego weekendu. My się słyszymy w poniedziałek o 9:15, a jeszcze zapraszam za pół godziny na moją rozmowę. Będziemy rozmawiać o naszych sąsiadach, Ukraińcach mieszkających w Lesznej okolicy. Także zapraszam, to za pół godziny. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.